Dzień dobry widzowie. Ja wiem, że obiecałem wam materiał z pomorskiej 500-ki. Podczas pomorskiej działo się tak dużo, że nie nadążyłem tego i nie miałem jak tego nagrać. Nie wiem, czy ten materiał w ogóle powstanie, czy nie zrobimy go w jakiejś formie takiej podcastowej, w której opowiemy, jak było na Pomorzu. Było okropnie, piaszczysto, gorąco, okropnie jeszcze raz i jestem zdecydowany, że w przyszłym roku pojedziemy Pomorską znowu, bo dostaliśmy właśnie tego, czego chcieliśmy. A po powrocie dopadła mnie proza życia i z tą prozą życia chciałbym was dzisiaj poznać. Więc zanim do tego dojdzie, chcę z was zaprosić na tor kolarski do Pruszkowa. Miejsca, w którym spędziłem 15 ostatnich lat swojego życia i miejsca, w którym czuję się jak w domu. Zapraszam was w takim razie do siebie. Chodźcie. Co powiesz o Pomorskiej 500? Odliczam już dni do kolejnej, nie? W sierpniu jedziemy Warta 400. No i tak ta Wisła 1200 mnie ciągnie, nie? Ale nie wiem, czy zdołam się przygotować, nie? Tu jednak wiesz, 24 godziny w pracy jestem, 7 dni w tygodniu. Cały czas muszę ich pilnować, wiesz jak to jest, Krzysztof, nie? Nie mam kiedy trenować. Ej, ale z Darkiem pojedziemy, nie? Tak. Będę promował. Co ćwiczonko zły obrót zmieni. Trzeba szybko, sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. Jak Darek ma niuta w kluczu, nie? Też to wygląda tak, jakby się wieszał na tym kluczu, nie? Tak, ale wygląda jakby z całej siły. Wygląda a tak jakby na, a 200 niuta, nie? A tak naprawdę to ale wiesz. Ale wiesz po co Darek to robi? Ja wiem po co on to robi. Bo zawodnicy zawsze dokręcają na pałę, nie? Dużo mocniej niż trzeba. A Darek uspokaja zawodników. Ja po prostu pokazuje. On pokazuje, że Darek nie da rady i wtedy zawodnik jedzie spokojny. Wczoraj poprosiłem Darka, żeby przykręcił mi kierownicę, nie? Do tamtego roweru. No. I Darek się tak na mnie popatrzył, mi co? Nie chcesz spierdolić? Ja mówię, wiesz Darek, ja mam madło w łapie. A Darek wie, że 8 Nm to jest... A, tylko ty. Tak jest. Właśnie tu tyle zabezpieczeń jest i tak dalej, że to palcami można przykręcić. Trzeba tyle, tak muszę dokręcać. Oczywiście. Rejeczku, już jesteś gotowy? O to. Nieźle, nie? Kolarzy torowych można podzielić przez dwie specjalizacje. Pierwsza, ta najważniejsza, najlepsza i najszybsza, czyli sprinterzy. Zawodnicy, którzy jeżdżą od 200 metrów do 1 km. I druga, ta dużo wolniejsza, ale nie mniej ciekawa. Średniodystansowcy. Zawodnicy, którzy jeżdżą od 4 km. Do 40 podczas Madisona. To jest konkurencja bardzo widowiskowa, ale też bardzo wyczerpująca. Część z was wie, a część nie. Tym, którzy nie wiedzą, opowiem. Kolarze torowi ścigają się o bardzo małe części sekundy. A ja sam miałem okazję przekonać się na tym, kiedy podczas jednych mistrzostw świata, to było w kolumbijskim Cali, przegrałem pierwszy medal o 15 tysięcznych sekundy. To znaczy, że po przejechaniu 5 okrążeń na takim torze, do medalu zabrakło mi dosłownie tyle. Mało, nie? Dlatego kolarze torowi jeżdżą w takich kaskach i na takich rowerach z takimi kierownicami. Wideo analiza. Ale ja dobrze na tym motocyklu wyglądam, co Krzysiu? Dobrze. Ale powiedz widzą co robisz, spisujesz czasy z filmu. Spisuję czasy, tak, robię wideo analizę, spisuję sobie z wideo w slow motion czasy i potem analizuję sobie. Chodzi o to, że poszczególne punkty sobie łapię na filmie, żeby potem z pomiaru mocy, zaraz wam pokażę jak będę analizował wartości z pomiaru mocy, wykresy, żebym po prostu wiedział co w którym momencie się dzieje, nie? W którym momencie oni są na torze wtedy. No?
Fajny pomiar mocy, bo bezprzewodowy, nie? Czyli kończę sobie tak naprawdę na komputerze, na tym datalogerze pod siedzeniem i on mi od razu bezpośrednio do serwera wrzuca i nie muszę się w żadne kable bawić i tak dalej, nie? Tor kolarski ma 250 metrów obwodu, czyli po tej czarnej linii. Ta czarna linia to jest linia odmiaru toru. Linia czerwona to jest zamknięcie korytarza sprinterskiego. To miejsce między czarną a czerwoną linią jest nazywane korytarzem sprinterskim. Kiedy zawodnik wjedzie w ten korytarz, nie może z niego wyjechać, chyba że wyprzedza zawodnika, który jest przed nim. Linia niebieska to jest tak zwana linia sztajerowa i dzisiaj nie używa się jej już do wyścigów, ale kolarze, którzy jeżdżą po torze, często nie patrzą przed siebie, tylko tak jak w sprincie, patrzą do tyłu. I wtedy ta linia pomaga znaleźć się w tej przestrzeni i taki kolarz, który rywalizuje na torze kolarskim z innym zawodnikiem, nie musi patrzeć przed siebie, wystarczy, że będzie widział, że jedzie między liniami. Nie mogę w sumie już doczekać, mam taki głód w sumie startowy przez ten rok, który nie startowałam. No i jestem tak nastawiona pozytywnie bardzo. Więc myślę, że będzie dobrze. Moja pozycja bardzo dobra również ten. Możemy jechać. Możemy jechać. Słuchaj, a to w ogóle ciekawostka, bo ten rower, na którym ty jedziesz i ten, na którym ja jadę, mają bardzo podobną geometrię ramy. Co ty gadasz? Tak. A czemu jest właśnie wychylony tak, kurczę, ten grawel w ogóle? Powiedz, kierownica. A, ta kierownica? No. To już ci opowiadam, dlatego że widzisz tutaj, ta kierownica, która jest tutaj, to jest, nie wiem, 32 chyba, nie? Czy coś takiego. Tamte kierownice do Argona to są 30. I chodzi o to, żeby w pozycji, powiedzmy, szosowej ten rower miał wąski chwyt. Czyli tak jak jedziesz teraz. No tak. Czyli teraz masz kierownicę 40. Ale wyobraź sobie sytuację, w której zjeżdżasz z jakiejś góry, wiesz, po kamieniach, błoto i tak dalej, nie? No, potrzebujesz mieć szeroki chwyt, trochę jak w rowerze górskim, tam gdzie kierownice są najszersze. I to właśnie wtedy łapiesz za dolny chwyt. Ten dolny chwyt w moim rowerze, to jest chwyt, który pozwala ci lepiej panować nad rowerem, nie? Ale głównie trzymasz pozycję tą u góry, nie? Pięknie. No właśnie. To trochę inaczej niż tutaj, bo tutaj się głównie trzyma za Lemonda, a dolny chwyt na torze kolarskim używa się tylko i wyłącznie do startu, rozgrzewek, no i jakichś takich, powiedzmy, przelotów, ale w takiej kierownicy jak ta, w takim Lemondzie, to jest Lemond Deda połączony z kierownicą Argona, która jest tutaj zintegrowana z całym kokpitem. Jeździmy tylko za Lemonda. Czy seria z kolarstwa torowego będzie kontynuowana? Nie wiem, to od Was zależy. Jeżeli macie ochotę posłuchać o tych rowerach i o tym, jak trenują najszybsi kolarze w Polsce, dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!